Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na naszym kanale Deska w Płocie. W dzisiejszym filmie chciałbym Państwu pokazać system nawadniania naszej szklarni. Zapraszam do oglądania filmu. Mamy dwie możliwości pozyskiwania wody, a co za tym idzie podlewania grządek w szklarni. Pierwsza z nich to woda deszczowa oraz druga to woda bieżąca poprowadzona bezpośrednio z domu. W obydwu tych przypadkach woda gromadzi się w tych dwóch beczkach. Początkowo zbiorniki na wodę ustawiłem po lewej stronie z myślą o tym, żeby w późniejszym czasie mieć miejsce i dostawić jeszcze trzecią i czwartą beczkę, ale te dwie w zupełności wystarczają. Każda z nich ma pojemność 265 litrów. Powierzchnia dachu jest dwuspadowa. Zarówno z jednej, jak i z drugiej strony zamontowane są rynny, przez które, kiedy pada, deszczówka wpływa do tej pierwszej beczki. Odbywa się to za pośrednictwem gumowego kołnierza zainstalowanego w rurze odpływowej, a dalej woda przepływa przez rurkę i wpływa do niej. Jeżeli poziom wody będzie powyżej tego otworu, to woda bezpośrednio będzie się przelewała z rynien do rury odpływowej poza krawędź szklarni. Beczki połączone są ze sobą wężem ogrodowym, co powoduje swobodne przepływanie wody. W tym momencie mamy system naczyń połączonych, także jeżeli do pierwszej beczki wpływa woda i powoli ją napełnia, jednocześnie z małym opóźnieniem również napełnia się ta druga. Druga możliwość pozyskiwania wody to woda poprowadzona bezpośrednio z domu. Wystarczy tylko odkręcić zawór główny, wtedy woda wlewa się tym razem do tej drugiej beczki i również za pośrednictwem węża ogrodowego napełnia się wtedy ta pierwsza beczka. Zbiorniki mają własne podstawy, ale jednocześnie zostały zainstalowane na cokołach. Jak najwyższe wyniesienie ich do góry powoduje wyższe ciśnienie wody, która później wpływa do lin kroplujących w szklarni. Najbardziej zależy nam na wodzie deszczowej. Najlepsza jest pod pomidory czy paprykę. Jak już beczki się napełnią, można wtedy puścić do szklarni wodę zarówno na jedną, jak i na drugą stronę. Woda z beczek wpływa bezpośrednio do linii wężem, który połączony jest z nią za pomocą szybkozłączki. Także linię można bardzo szybko zdemontować i wyjąć, wtedy grządka przygotowana jest do pracy. Linię możemy kupić w dowolnych odcinkach od 25 do 100 metrów, również na metry bieżące. Średnica tej rurki to 16 mm. Dużą zaletą tych linii jest to, że możemy kształtować je jak tylko chcemy za pośrednictwem różnego rodzaju złączek. Ja akurat u siebie używam takich jak tutaj, złączka przedłużająca, złączka kątowa czy trójnik taki jak ten tutaj, a tutaj widać dokładnie już po zamontowaniu jak to wygląda. Bardzo ważne jest to, żeby linie były z kompensacją ciśnienia. Co to znaczy? To znaczy, że woda rozprowadza się w całej linii i wypływa dokładnie z takim samym ciśnieniem zarówno na początku, jak i na końcu przez każdy otwór w ten sam sposób. Mają tutaj zamontowane emitery, takie kroplowniki co 33 cm i z każdego tego emitera w ciągu godziny wypływa mniej więcej 2 litry wody. No jest to też uzależnione od ciśnienia, które jest podawane do tych linii. Każdy emiter ma wbudowaną membranę, co podczas każdego cyklu przepływu wody powoduje samoczynne płukanie, także to też jest ich taka zaleta. Mają dużą wtedy odporność na zapychanie. Generalnie rurka również jest odporna na promienie UV, jak i na działanie środków chemicznych. Ale pomimo tego zawsze na początku sezonu
Czyszczę wszystkie emitery po prostu szczoteczką i przecieram każdy z tych otworów, tak aby nie zalegał tam jakiś nalot, czy nie zbierał się kamień. Spróbujemy teraz, przeprowadzimy test, jak woda wypływa z kroplowników, czy wszystkie są drożne. Idę odkręcić teraz kranik i sprawdzimy, jak działają emitery. Zawór główny otwarty. No i widzę, że bardzo ładnie wszystko idzie. Woda ładnie wycieka z każdego z emiterów. No i zobaczymy teraz drugą stronę. No i tutaj widzę, że też jest wszystko w porządku. Już się woda dosyć mocno zaczęła lać. Bardzo ładnie to wygląda. Ale widzę, że bardzo ładnie teraz wszystko funkcjonuje, także jest ok. Poza beczkami woda bieżąca doprowadzona również jest do szklarni i tutaj można korzystać z węża ogrodowego, co jest korzystne w momencie podlania roślin większą ilością wody i w szybszym tempie. Linie kroplujące również są zainstalowane na wszystkich grządkach, także można nawadniać zarówno wszystkie, jak i każdą z osobna. Jeśli zajdzie taka potrzeba, wodę możemy również doprowadzić do najdalszej grządki i tam swobodnie podlewać już bezpośrednio wodą z przyłącza z domu. System nawadniania szklarni za pośrednictwem linii kroplującej z kompensacją ciśnienia jest praktycznie bezobsługowy. Można je składać w dowolne kształty, są bardzo wytrzymałe. Za ich pośrednictwem woda wypływa bezpośrednio wokół roślin i również dzięki temu sposobowi mamy dużo niższe zużycie wody. U nas służą również do podlewania wszystkich grządek. Linie są również zainstalowane pod tujami, pod grabem, pod borówkami. Można wtedy bardzo dużo czasu zaoszczędzić, jeżeli chodzi o samo podlewanie i zająć się innymi pracami w ogrodzie. Zapraszam Państwa do obejrzenia naszych innych filmów. Serdecznie pozdrawiam. Do widzenia.